Kolejny punkt naszych obrad. Projekt uchwały w trybie dwóch czytań. Zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 dotyczy zmian w planie wydatków w działach 600, 750, 801, 851 i 921. Zadania priorytetowe dzielnic. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1530. Pierwsze czytanie referuje pani dyrektor Małgorzata Okarmus. Szanowni Państwo, uchwała zawiera zmiany w planie wydatków w kwocie 27 240 zł w ramach zadań uznawanych przez dzielnicę za priorytetowe. Zmiany dotyczą dzielnicy 9, dzielnicy 14 i dzielnicy 18. Dziękuję. Dziękuję. W tej kwestii, proszę Państwa, pozytywną opinię w dniu wczorajszym wydała Komisja Budżetowa jednogłośnie. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać w tym punkcie głos? Nie widzę. A zatem stwierdzam odbycie pierwszego czytania i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzania autopoprawek na dzień 12 listopada 2013 godzina 15 i termin zgłaszania ostateczny poprawek na dzień 14 listopada 2013 godzina 15.